Twoja telewizja. Mazowsze TV. Idea tego turnieju wsi powstała już, tak jak pan wspomniał, w pytaniu 10 lat temu. Prawie tyle, bo 11 lat funkcjonuje lokalna grupa działania, stowarzyszenie między Wisłą a Campinosem. Naszym przede wszystkim priorytetem są działania oddolne, wspieranie tych działań. I właśnie jednym z działań jest turniej wsi, który zapoczątkował swoją historię 10 lat temu. Przede wszystkim chcemy zachęcić mieszkańców naszej gminy, ale i nie tylko naszej gminy, do tego, aby włączali się w wspólną zabawę, wspólną integrację, ale i żeby też tworzyli nowe jakieś nowe zabawy, ale i nowe zainteresowania. Przede wszystkim chcemy też mieszkańców wyciągnąć z domu, to co widać dzisiaj, że świetnie się tutaj bawią. Turniej wsi jest taką już tradycyjną zabawą, konkurencją integrującą mieszkańców naszych sołectw. Mamy ich bardzo wiele. Powierzchnia jest też duża. Mieszkańcy skrajnych sołectw mają od siebie prawie 20 km, więc też jest okazja poznać się. Chciałbym podkreślić też rolę organizatorów Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Czosnów, bo to takie sztandarowe dzieło tego stowarzyszenia, już jubileuszowe, no i wspierane przez lokalną grupę działania, w bardzo małym zakresie, ale również przez samorząd naszej gminy. Mówię w mniejszym zakresie, bo tutaj oni sobie pięknie dają radę. Bardzo się cieszę, że jako lokalna grupa działania po raz kolejny możemy finansować, fundować nagrody w 10. jubileuszowym turnieju wsi, który odbywa się w tym roku w Sowiej Woli. To bardzo fajna idea, bardzo fajne zawody, gdzie właśnie spotykają się sołectwa z gminy Czosnów, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku rozszerzymy formułę na całą lokalną grupę działania, że ta idea, która przyświeca właśnie wzajemnej integracji, wzajemnej rywalizacji, ale też i wspólnej, wspaniałej zabawie, sprzyja temu, żeby właśnie tutaj na terenach, na których się mieszka, zintegrować się z sąsiadami, wymieniać myśli i razem coś dobrego tworzyć. Konkurencje są naprawdę różnorodne. Mieszkańcy najbardziej przygotowują się do takich, których mogą dać z siebie jak najwięcej inwencji. Z tego co wiem, to przygotowują się już tam od paru dni do tego, szlifując właśnie swoje konkurencje, szczególnie takie jak dzisiaj tutaj właśnie twoja twarz brzmi znajomo. Wiem, że to już było trenowane i widać to zresztą tutaj na arenie dzisiaj. Jak również takie konkurencje jak Biało-Czerwoni, gdzie jest promocja i miejscowości, ale również jest świetna promocja Polski, czyli czują się tutaj Polakami, czują się dumni w tej konkurencji i to myślę, że jest przykład też dla młodzieży, dla dzieci, które mogą to zobaczyć. We'll be right back.
Twoja telewizja. Mazowsze TV.